Dziękuję, pani marszałek. Pani minister, pochodzę z województwa lubelskiego i chciałam państwu uświadomić, jak to wszystko wygląda oddolnie. Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w Chełmie wystąpiła właśnie do wojewody lubelskiego o zgodę na czasowe zawieszenie działalności oddziału pediatrii od 10 do 28 lutego. Powodem jest wypowiedzenie klauzuli opt-out przez lekarzy. Jak tłumaczy dyrekcja, w związku z brakiem możliwości zapewnienia opieki lekarskiej na oddziale, zgodnie z procedurą, wystąpiono do wojewody lubelskiego o zgodę na czasowe zawieszenie działalności oddziału. Wicedyrektor szpitala w Chełmie powiedział, że na oddziale pediatrii pracuje 5 lekarzy, w tym 4 specjalistów pediatrii. Pracuje też 1 rezydentka, która jeszcze nie pełni dyżurów. 2 lekarki i specjalistki wypowiedziały klauzulę opt-out, które pozwalają na pracę lekarzy powyżej 48 godzin tygodniowo. To spowodowało trudności w obsadzie dyżurów na oddziale. W województwie lubelskim w 21 szpitalach klauzulę opt-out wypowiedziało dotychczas 117 lekarzy rezydentów oraz 140 lekarzy specjalistów. I mam pytanie, szanowni państwo, co minister zdrowia zamierza zrobić, ponieważ to będzie jak kula śnieżna, to dopiero się zaczyna, to będzie zbierało swoje plony. Ilu lekarzy dotychczas w całej Polsce wypowiedziało tę klauzulę? Ilu wypowie w następnych miesiącach? Co państwo zamierzacie z tym zrobić? Jak chcecie leczyć Polaków? Jak chcecie dbać o zdrowie swoich wyborców? Proszę o odpowiedź. Dziękuję. Bardzo dziękuję.